Dominika Sadowska-Nowak, cześć. Kram Nieruchomości, taką właśnie firmę reprezentuję i działam w Poznaniu właściwie od 12 lat. Na czym polega wirtualny remont? Pozwala przedstawić nieruchomość w tej jak najlepszej wersji, czyli jeżeli mam mieszkanie właśnie w trakcie remontu czy stan deweloperski, to jestem w stanie pokazać jego atuty, jak może wyglądać. Mamy zazwyczaj kilka propozycji, różnego rodzaju wykończenia i w ten sposób prezentujemy nieruchomość klientowi, któremu trudno jest sobie wyobrazić, jak to może wyglądać w przyszłości. Wirtualny remont jest dla nas bardzo łatwy, bo po mojej stronie jest jedynie przygotowanie rzutu. Wybieram sobie motyw przewodni, czy jest to tak zwany London, Paris czy Berlin, bo tak nazywają się takie warianty wyposażenia danego mieszkania czy danej nieruchomości. No i wtedy na tej podstawie dostosowujemy, wybieramy najciekawiej wyglądającą przestrzeń i to właśnie promujemy. Miałyśmy w ofercie taką nieruchomość w Poznaniu, było to mieszkanie, dosyć długo się sprzedawało z uwagi na to, że było do kapitalnego remontu i dopiero w momencie, kiedy pokazałyśmy, jak może wyglądać to mieszkanie, czyli jak ta przestrzeń może zostać przez kolejnego kupującego, przez kolejnego właściciela zaaranżowana, to gdzieś tam zaczęły się pojawiać pytania. Oczywiście nie wrzucamy tego jako pierwszego zdjęcia, żeby nie mylić klienta, nie sugerując, że jest to tak przygotowana nieruchomość, ale na pewno jako jedno z kilku zdjęć tak, bo jest to alternatywa, jest to właściwie potencjał, który może zobaczyć taki kupujący. Ponieważ działam również na rynku premium, to prezentacja nieruchomości, które nie są przygotowane idealnie, jest zawsze trudniejsza, a w tym momencie, mając takie narzędzie, jestem w stanie pokazać, jak taka nieruchomość może również być premium. Myślę, że właściwie każdy profesjonalista, jeżeli chce działać na wysokim poziomie, to powinien używać tego typu narzędzi, właśnie jak wirtualny remont.